Dziękuję bardzo, to wszystko. Żartowałem. Nie, to nie wszystko. Już za chwilę w tym miejscu zaczynam pokaz żonglerstwo komediowy, w którego finale będę balans po na stoliku. Takie, że pani spadła. Dobra. Chodź tutaj stanąć. Nie. Spokojnie. Proszę, proszę, naprawdę. Którego finale będę balansował na tym stoliku, ryzykując własnym zdrowiem tylko i wyłącznie dla waszej rozrywki. Ale zanim to się zacznie, krótka rozgrzeweczka do muzyki i dopiero wtedy będziemy zaczynać, okej? Zanim jeszcze zaczniemy, będziemy potrzebowali spełnić trzy bardzo ważne warunki. Po pierwsze, będziemy potrzebowali artysty, czyli mnie, ja nazywam się Kacper Wydmański. Możecie mnie znaleźć na Facebooku lub Instagramie, wpisując to, co jest tutaj, ale to dopiero na końcu. Po drugie, będziemy potrzebowali sceny. Moją scenę będzie wyznaczać linia z wody, którą rozleję zaraz tutaj dookoła swojego pokazu. Ta linia, oprócz tego, że wyznacza linię mojej sceny, jest to również linia bezpieczeństwa. Dlatego mam do was ogromną prośbę, abyście jej nie przekraczali, chyba że was to poproszę, dobra? I trzecim, a zarazem najważniejszym podpunktem, żeby taki pokaz w ogóle wykonać, jest publiczność, czyli wy wszyscy, ale jeszcze taką publicznością nie jesteście. Staniecie się dopiero, siedźcie gdzie siedzicie! Psujecie mi żart. Staniecie się dopiero, jak doliczę głośno do trzech. Wtedy wszyscy razem podejdziecie troszkę bliżej, wy będziecie wyglądać jak publiczność, ja się będę czuł jak artysta, więc wszyscy razem na trzy podejdziecie do samej linii. Jak zrobicie to wszyscy razem, to nikt nie będzie wyglądał głupio, okej? Okay? Wszyscy razem, raz, dwa, trzy. Szybciej!
Naprawdę, chodźcie do samej linii. Dla niezdecydowanych dodam, jak ruszycie nogami, ciało pójdzie za nimi, nazywamy dochodzeniem. Trochę bliżej, naprawdę. Tutaj macie, patrzcie, ile miejsca. Miejsca w pierwszym rzędzie nie są dodatkowo płatne. Jak będziecie tam siedzieć na tych ławkach, to zaraz tutaj wszystko zasłonią i nic nie będziecie widzieć, okej? Okay? Możecie podejść, stanąć albo usiąść, jak chcecie. Jeżeli martwicie się, że podłoga jest brudna, jak wstaniecie, będzie czysta, dobra? Spokojnie, nic mu nie zrobię, może stanąć tutaj. You don't speak properly. Just come closer to watch a show. But you know, people will stand right here and you won't see nothing. Yeah. Yeah, thank you. Okay. So, wydaje mi się, że możemy zaczynać i zaczniemy od krótkiego numeru na rozgrzewkę. W sumie to dwóch. I won't give it back to you if you don't come closer. Okay. Okej, okay, za chwilę zaczynamy rozgrzewkę i chciałbym, żebyście mi w niej troszkę pomogli. Chciałbym, żebyście za chwilę... Co tam jest takiego ciekawego w tym telefonie? Cześć. Chodź troszkę bliżej. Dzięki. Okej, okay, za chwilę... Gdzie idziecie? Zaraz wrócić, ale nie, gdzie idziecie? Do domu. Spieszycie się gdzieś? No właśnie, nie spieszycie się. Pokaż. Zaczynamy rozgrzewkę i chciałbym, żebyście mi troszkę pomogli. Chciałbym, żebyście za chwilę wszyscy razem zareagowali na jeden podrzut piłką do góry. Nie. Pojedynczym klaśnięciem w dłonie, okej? Okay? Jeden podrzut, jedno klaśnięcie, one throw, one clap. Wszyscy razem! Nie, naprawdę, ja rozumiem, że jest wcześnie, jest gorąco i że możecie być zmęczeni, ale wydaje mi się, że jest nas tutaj trochę więcej, więc zaraz zrobimy to jeszcze raz, ale tym razem naprawdę mam prośbę, żebyście wszyscy razem na jeden podrzut zareagowali... Jeszcze nie teraz. Zareagowali pojedynczym klaśnięciem w dłonie, okej? Z rękami w kieszenicy można zrobić krzywdę, jak się będzie chciało być brawo, okej? Okay? Nie polecam. To był żart! Okej, okay, wszyscy razem, jeden podrzut, jedno klaśnięcie w dłonie. Lepiej. Dwa podrzuty, dwa klaśnięcia. Zrobimy to dwa razy, żebyście wiedzieli, jakie jest tempo. Wszyscy razem! No. Właśnie do tego będzie ten drugi raz. Macie jeszcze jedną szansę. Wszyscy razem dwa podrzuty, dwa klaśnięcia. Dobra, może zrobimy to trzy razy. Wszyscy razem w moje tempo trzy podrzuty, trzy klaśnięcia. Okej, okay, już bez liczenia. Widzę, że nam to nie idzie. W moje tempo. Głośniej! Szybciej! Jeżeli wam się coś spodoba na tym pokazie, właśnie w taki sposób możecie reagować. Możecie bić brawo, możecie krzyczeć, piszczeć, możecie wziąć dziecko, rzucić nim w powietrze. A jak nie macie swoich, to jest dużo w pierwszym rzędzie. Okej, okay, drugi i ostatni numer na rozgrzewkę będzie ze skakanką, ale w sumie zanim to pokażę wam jeszcze, jak będzie wyglądał finał. Bo w finale, tak jak już wcześniej wspominałem, będę balansował na tej platformie w taki sposób. Nieźle, co nie? Też mi się tak wydaje. Ale zanim to, ostatni numer na rozgrzewkę. Jak wam się spodoba, to po prostu bijcie głośne brawa, okej? Okay? To jeszcze nie to. Okej? Okay? Nie, ale naprawdę dobrze wiedzieć, że nie macie wygórowanych oczekiwań co do tego pokazu. Na trzy. Raz.
Co mi się tu dzieje? Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Wydaje mi się, że jesteśmy już wszyscy razem troszkę rozgrzani, więc możemy przejść do ciekawszych elementów. Patrzę, tutaj jest taka linia, tylko wyschła. Chodźcie trochę bliżej. Chodźcie, chodźcie, naprawdę, zamkniemy kółeczko, będzie naprawdę fajnie wyglądać. Okej, okay. To co wam zaraz pokażę, jest to bardzo stara rutyna cyrkowa. W Polsce jestem jedyną osobą, która ją robi, więc wydaje mi się, że całkiem warto zobaczyć, co to jest. Jest do muzyki. Jak co? Bound in the throes of an earthly device, radiance bloomed as I lay.
przejdziemy dalej. Mam dla was jedno bardzo ważne pytanie. Czy dobrze się ze mną bawicie? Ale pytam wszystkich, okej? Nie tylko dzieci, pijanych i pijane dzieci, okej? Wszyscy razem, czy dobrze się ze mną bawicie? Super. Skoro tak dobrze się ze mną bawicie, to pokażę wam jeszcze jeden specjalny, bonusowy numer, który mam dla was przygotowany. Jest to również numer z balansem, ale z troszkę innym rekwizytem. Zacznę balansować. Pierwsza część. Przytrzymałeś na sekundkę? Dzięki. Pierwsza część będzie z obręczami, druga będzie z pochodniami. Ale. No. A mam pytanie, będę mógł później pochodnie do ręki? Nie będziesz mógł, bo się spalisz. Zamienisz się w aniołka. Nie do końca. Okej. Za chwilę wejdę na tą platformę i jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Jak będę stał na górze, to nie będę sobie sam w stanie podawać rzeczy z ziemi. Dlatego mi pomożesz. Jak masz na imię? Wiktoria, zostawiłabyś torebkę chłopakowi? I chodź, pomożesz mi. Dajcie Wiktorii ogromne brawa! Wiktoria, stań proszę w tym miejscu, twarzą do stolika, okej? To jest dla ciebie. Jak wejdę na górę, to po prostu podejdziesz mi to podasz. Poradzisz sobie? Świetnie. Też mi się tak wydaje. Okej. I jeszcze ostatnia rzecz. Zobaczycie, jest to najtrudniejsza część mojego pokazu. 10 lat ciężkiej pracy, zero przyjaciół, ale mam nadzieję, że warto. Z kim rozmawiasz? Nie, jak masz na imię? Nie, spokojnie, jak masz na imię? Agata, z kim rozmawiasz? Z kim rozmawiasz? Z mamą. Halo? Dzień dobry. Generalnie Agata nie może w tym momencie rozmawiać, bo stoi na... Jakby Agata nie może rozmawiać, bo stoi na środku rynku, robi striptease, a wszyscy mówią głośne brawa! No, oddzwoni po pokazie, buziaki, papa. Trzymaj, Agata. Okay. Wracając do tematu. Wiktoria, dobrze pamiętam? Świetnie. Wiktoria, zaraz na to wejdę i ci wszystko wytłumaczę, ok? Na trzy wchodzę na górę i wtedy zaczynamy. Na trzy, dokładnie. Na trzy, tak jak wczoraj w nocy. Raz, dwa, jeden, ale na moje trzy, dobra? A może być na moje trzy?
momencie. A, jest jeszcze taka jedna bardzo ważna uwaga. Stojąc z tyłu mojego pokazu, oglądacie mój pokaz z mojej lepszej strony. Nie wiem, dlaczego tam stoicie. Nie no, ale proszę nie robić zdjęć tak od tyłu. Nie, specjalnie dla ciebie. Masz? Pieniądze mi wypadły. Spoko. Pokaż. Super, to będzie razem 50 zł. Ja nie żartuję. Zaraz pozbieram, spokojnie. Okej. Dobra, już bez gadania wchodzę na górę. Dokładnie tak. Czarną do drugiej ręki. Wróć tam, gdzie przed chwilką stałaś i zaczekaj chwilę, dobra? Jeżeli ten numer wyjdzie, obręcze zamienią się miejscami. Nie, jeżeli ten numer naprawdę wyjdzie, obręcze jeszcze raz zamienią się miejscami, tym razem w trochę bardziej spektakularny sposób. Ale jeżeli mi się to uda, to musi być bardzo, bardzo duże brawa, bo jest to bardzo, bardzo trudne. Cholernie niebezpieczne. Jedną, drugą i teraz mnie. Nie, nie, żartuję sobie. Pewnie zastanawiacie się, jak z tego teraz zejdę, co? Ja też. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Za to, że tak świetnie sobie poradziłaś, mam dla ciebie nagrodę, okej? Okay? Pomożesz mi jeszcze z pochodniami. Boisz się ognia? Boisz się ognia, czy nie? Tak troszkę. Odgarniesz sobie włosy do tyłu, żeby ci się nie spaliły? Super. A, jeszcze zanim zacznę, będę potrzebował zapalniczki, więc jak ma ktoś zapalniczkę, niech wyciągnie i przytrzyma w górze. Naprawdę, potrzebuję kilku zapalniczek, więc jak macie, wyciągnijcie i przytrzymajcie, okej? Okay? Na pewno ktoś ma, bo na pewno ktoś pali tutaj. O, tutaj, rzucaj. Super, tam ktoś z tyłu macie, nie? Tam szuka. Gdzie jeszcze? Tu ktoś? Tam masz, rzucaj. Dzięki. Ktoś jeszcze? Tutaj? Gdzie? Nie ma, tu macie, nie macie? No jeszcze ze dwie potrzebuję, nie mamy całego dnia. Jak ma ktoś naprawdę, niech da. Tu, o, tu macie, rzucaj. Super. Ty miałaś, to dawaj. A rodzice wiedzą, że palisz? A, to bardzo dobrze, to im się nie przyznawaj. Okej, okay, tyle wystarczy. Nie chcecie mi... O, tu masz jeszcze, rzucaj. O, no prawie. Okej. Dzięki za zapalniczki. Nie wierzę, że ludzie się jeszcze na to łapią. Nie, nie macie o co martwić. Jeżeli chcecie swoją zapalniczkę z powrotem, po pokazie można je u mnie wykupić za 10 zł. Ja mam swoją.
prawa czy leworęczna? Prawo. Stań proszę w tym miejscu. Tutaj. Twarzą do stolika. Obydwie ręce do góry. Trzymaj jedną tutaj i dwie tutaj. Mocno, wysoko i daleko od twarzy. Jak będziesz tak trzymać, będziesz czuć ciepło. Normalne, bo to ogień. Ale broń Boże, nie rób czegoś takiego, bo wtedy spalisz sobie twarz. Tego byśmy nie chcieli. Mój chłopak raczej też by tego nie chciał. A tutaj jeszcze zrobimy tak, bo wyschło, że poprawię linię. Okay. I jak stoicie dalej niż linia, to możecie podejść. Chodźcie troszkę bliżej. Na finał to z bliska wygląda o wiele lepiej, naprawdę. Trochę bliżej, chodźcie, chodźcie. I tutaj tak samo, chodźcie. No i tak już stoicie, to możecie podejść bliżej. Okay. Już za chwilę wejdę na górę i ci wszystko wytłumaczę, dobra? No, zaraz, zaraz będę. Gorąco? Powiem ci, że ręce mi się Ręce bolą. No mi na przykład jest gorąco. Tego musiałem się napić. Okej, jeszcze tylko Facebooka sprawdzę, dobra? Okej, na trzy. Zaraz wejdę na górę i wytłumaczę ci krok po kroku, jak będziesz mnie rzucać, żeby ani mi, ani tobie nie stała się krzywda, okej? I tu bardzo ważna uwaga do państwa z tyłu. Jeżeli by wam się wydawało, że jedna pochodnia leci w waszym kierunku, to wam się nie wydaje, ona leci naprawdę, okej? Będziesz je rzucać pojedynczo, nie wszystkie naraz, dobra? Tutaj, nie tutaj, broń Boże tutaj. To nie jest zabawne. Na trzy każdą, raz, dwa, trzy pierwsza, raz, dwa, trzy druga i tak dalej, rozumiesz? Będziesz rzucać płomieniem do góry, czyli złap tą pochodnię, którą masz w prawej ręce, mniej więcej na tym białym pasku, co tam jest. Tak, będziesz rzucać, tak hop, okej? Okay? Nie tak! Tak płomieniem do góry. Nie masz się o co martwić, bo ja jestem profesjonalistą, okej? Okay? Dlatego występuję na ulicy. Jesteś gotowa? Boisz się? Nie? Nie boisz się? Ja się trochę boję. Na trzy. Pierwsza pochodnia pionowo do tej ręki, okej? Okay? Raz, dwa, trzy! Jak szybko podniesiesz, to nikt nie zauważy, że spadła. Posłuchaj mnie bardzo uważnie. To nie jest kompletnie twoja wina, okej? Okay? To moja wina, bo to ja cię wybrałem. Skąd jesteś? Skąd? Z Kielc. To wiele wyjaśnia. Żartuję, że jesteś świetna, ale zrób kroczek do przodu, okej? Okay? Jeszcze jeden? Jeszcze jeden? Jeszcze ze dwa? Jeszcze jeden? I mi to wydaj! Wszystkie. Staj po mojej prawej stronie. Po mojej prawej stronie. Twarzą do publiczności. Dajcie im wszyscy ogromne brawa! Jeszcze nie odchodź, bo teraz naprawdę mam dla ciebie nagrodę za to, że się świetnie spisałaś. Trzymaj. No trzymaj. Jeszcze raz ogromne brawa! Dziękuję ci bardzo, możesz wrócić do publiczności. Okej, okay, zanim skończę swój pokaz i zacznę swój finał, chciałem wam powiedzieć tylko kilka słów o sobie, bo później nie będzie na to okazji, jak sobie stąd pójdziecie. Ja nazywam się Kacper Wydmański, mam 22 lata. Sztuką cyrkową zajmuję się od lat 10. To, co robię, z moją pasją, jeżdżę po całej Polsce i po całej Europie, a bawić się z takimi ludźmi jak wy. Dajcie sobie wzajemnie ogromne brawa za to, że zostaliście do końca! Pamiętajcie, oprócz tego, że jest to moja pasja, jest to też moja praca, dlatego po pokazie będę stał na dole z czapką i zbierał do niej pieniądze! Widzę, że to już nie jest takie zabawne.
zabawne, co? Jeżeli wam się podobało, naprawdę możecie podejść coś wrzucić, a jeżeli nie wiecie ile, zazwyczaj ludzie podchodzą i wrzucają 50 zł. Nie, wydaje mi się, że 10 lub 20 zł, jeżeli jesteście rodziną, jest to uczciwa cena za mój pokaz, wspólnie spędzony czas w tym miejscu, 10 lat mojej ciężkiej pracy. And if you don't speak Polish, this is like 5 euros. Put it in my hat, okay? A teraz wszyscy razem w moje tempo. Klap, klap, klap. Głośniej. Jedna mi się. Szybciej! Hałas! Stop, 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 stop. Ale nie wy, pochodnie. Czekajcie, bo jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą chciałbym wam pokazać. Tak jak mówię, ja nazywam się Kacper Wydmański, możecie mnie znaleźć na Facebooku lub Instagramie, wpisując to, co jest tutaj. Tam rzucić fotkę z pokazu, filmik, zalajkować, co chcecie. To, co przed chwilą zobaczyliście, to był mój autorski program, a to jest moja czapka i mam nadzieję, że wypełnicie ją choćby do połowy. Dziękuję wam bardzo serdecznie, że wam miłego dnia we Wrocławiu i pamiętajcie, że papierkowy się łatwiej liczy. Miłego dnia.